jak w Tatrach trenować, to mi Andrzej Gołota pokazał. Ty rozmawiasz z ojcem tych fajtów. On się rozpędzi i pobiegnie. Dla konia z rzędem temu, kto widział, że miał jadł sałatkę kiedykolwiek. Marcin Najman, z nami dzisiaj Marcin, freakfightowa gala z udziałem boksera, czyli Kamila Łaszczyka. No i pytam, teraz uderzam po typy do ojca polskich freakfightów. No, najpierw zapytam, jak praca nad książką. Ojca chrzestnego. Przed tym, jak powiem, jak praca nad książką, to zapytam, czy Michał, wszystko u ciebie w porządku, czy spokojna noc, czy oblężenie armii krasnalów ogrodowych gdzieś nie nienawidziło twojego domu? Wszystko dobrze. Znaczy, wiesz co, Marcin, ja nie chcę uderzyć w jakieś tam konfrontacyjne tony z Kamilem Łaszczykiem. Nie wiem, no zdenerwowany był, zadzwonił w jakiś tam... Nie, oko, był zdenerwowany, dlatego cię postraszył i wysłał parę pogróżek. Jasne, normalna sprawa, nie? Normalna rzecz. Przejdźmy dalej do tematu. Słuchaj, przede wszystkim tak. Jeśli chodzi o książkę Ojciec Chrzestny Polskich Freakfightów, będzie ona wydana jeszcze przed walką moją ze Starym Murańskim. Na początku marca myślę, że będzie już dostępna. To jest pierwsza rzecz. Przed czy po? Nie, przed, jeszcze przed walką. A nie chciałeś poczekać, żeby jeszcze ostatni rozdział dopisać, czy to już będzie w kolejnym wydaniu? Nie, to będzie biografia. Biografia też się pisze. Aha. Natomiast to będzie książka o freakfightach, o tym fenomenie, o tym zjawisku. No, mam nadzieję, że troszkę przybliżę wam, bo też analizowałem to całe zjawisko. I myślę, że będzie tam kilka takich odpowiedzi na nurtujące pytania, czy to promotorów bokserskich, czy w ogóle ludzi, dlaczego to jest tak cały czas popularne. A co do Łaszczyka, bo zapytałeś. Uważam, że jest to dosyć smutne, że sama kwota w kontrakcie, bo przecież jeszcze nie przelana, bo przecież walki jeszcze nie było, potrafi tak zmienić człowieka. Dzisiaj przeczytałem gdzieś jego wypowiedź, że nazwał Jurka Mazura zerem. Facet, który kilka lat załatwiał mu sponsorów. Robił to zupełnie bezinteresownie, bo ja jakby to sam widziałem. No, Jurek Mazur wręcz wyprosił mnie, żebym ja zrobił Łaszczykowi walkę na gali. Przecież ja nie lubię w ogóle tych małych wag. To Meksykanie lubią taki boks. Ja to lubię ciężkie wagi. U mnie zazwyczaj to sami ciężcy prawie walczyli. Zdarzały się oczywiście walki, na przykład chociażby Sulenckiego, tam chyba dwa razy robiłem walkę Sulenckiego, Senka, no ale to mimo wszystko, no to nie są te wagi takie meksykańskie. No. I chodzi o to, że za te wszystkie rzeczy, które Mazur de facto dał Łaszczykowi na ręce, czyli dał możliwość korzystania z pieniędzy sponsorów, czyli kolegów Mazura, on mu za to wszystko bardzo ładnie podziękował. W zasadzie takie, że to jest zero. No, tyle. No. Ciebie zastraszył, Mazura nazwał zero. No brawo, no zajebiście. No, tylko tak dalej. No. Wiesz, ja jestem osobiście rozczarowany, bo zawsze Kamila miał za takiego skromnego gościa. Rozumiem jego poddenerwowanie. Natomiast no, wiesz, no, tekst typu grożenie, że nigdy nie udzieli wywiadu, to jest słabe, bo wiesz, jest masa zawodników, którzy doszli do czegoś w boksie, mają pieniądze, mają sławę, których faktycznie można prosić o wywiad, nie wiem, tak na szybko, nie wiem, Szpilka, Włodarczyk i wiesz, i oni no, raczej takich rzeczy nie robią, nie, a tutaj no, zdziwiło mnie to, a to mniejsza z tym. Nie, no zobaczymy, słuchajcie, jeśli chodzi o samą walkę, to ja uważam, że jest 50-50. Nie zgadzam się ze znakomitą większością środowiska bokserskiego, które nie daje żadnych szans Ferrariemu. Bokserzy, nawet sam Adamek, mówiąc o tej walce, to on mówi, bokserzy, czy on nic nie umie boksować, przecież to nie jest boks, to oni się będą mierzyć w MMA. I dopiero podczas walki Łaszczyk, jeżeli nie ustrzeli bardzo szybko Ferrariego, zrozumie, że to jest zupełnie inny sport. Ja rozmawiałem wczoraj z Mirkiem Oknińskim, ja przedstawiłem takie moje jakby słuszne rozwiązania na tą walkę. Zresztą one się pokrywają z tym, co mówi również Mirek. No, Łaszczyk uważa, że będzie Ferrari bez szans, bo będzie z nim boksował. Ale przecież w MMA nie trzeba boksować. W MMA można centralnie wbiec na dzidę,
do klinczu, sędzia tego nie przerwie i wtedy z klamry albo obalić, albo wejść w nogi. Przecież ja taki miałem plan na Saletę w pierwszej walce, czyli ruszyć na niego z całym impetem tylko po to, żeby on podniósł ręce. Albo musi podnieść ręce, albo musi zacząć zadawać ciosy kontrujące. I w ten czas chciałem wejść w nogi i obalić. Okazało się, że w nogi już nie musiałem wchodzić, no bo trzepnąłem go cepem i on padł. I sprawa była jeszcze prostsza, jak się okazało. Natomiast to wcale nie jest takie trudne obalić. I tym bardziej gościa, który tego w ogóle de facto nie trenował. Więc ja nie podzielam tego hura optymizmu środowiska bokserskiego, że to jest bardzo łatwa walka dla Łaszczyka. Ja uważam, że to jest 50 na 50. Kto zrealizuje swój plan, ten wygra. No dobrze. Kurczę, ja się zastanawiam właśnie nad tym, no bo jednak, słuchaj, Łaszczyk jest zawodnikiem, który dobrze na nogach pracuje, tak się zastanawiam, jak będzie z tym wchodzenie w nogi, czy próbą opalenia, nie? Ale ty mówisz o pracy na nogach w kontekście boksu, tak samo masz to. No tak, ale generalnie jest szybki. Tak, zobacz, ale zobacz, jakie to jest, tam jest, oktagon jest dużo większy niż. I teraz zrozum, że on się rozpędzi i pobiegnie. Po prostu pobiegnie. I pobiegnie i musi się z nim zderzyć. I tam już nie będzie wtedy wymian coś, tylko się sklinczują. Więc jakby ja widzę bardzo duże możliwości dla Ferrariego i chciałbym, żeby wykorzystał tą szansę, bo odklejka Łaszczyka jest już tak wielka przy samej sumie w kontrakcie, że te kontrakty kolejne mogłyby mu tylko naprawdę zrobić krzywdę, no, bo facet naprawdę odleciał. A ta waga, myślisz, gra na korzyść Kamila trochę, bo jednak on waży teraz 70 kilo, to jest sporo więcej. Widać, że tej masy błyskawicznie szybko nabrał. No brzuszek ma taki, typowy krasnali taki brzuszek. No brzuszek, ale szyję ma już taką potężną, nie? I łapy. O, kawał chłopem, naprawdę. No słuchaj, na ważeniu było, było 7 kilogramów różnicy, wiesz? Także... Widać, że schudłem? Słucham? No to, a to do tego przejdziemy jeszcze. To do tego przejdziemy. To chudnę w takim samym tempie jak ty teraz. Także to mam kontrolę. Mam do kogo się porównywać. Nie, pomimo tego, że ja schudłem, to cały czas nie uważam, żeby Łaszczyk był potężnym mężczyzną. Uważam, że to jest wersja troszkę większego krasnala ogrodowego i tyle w temacie. Czyli ty typujesz 50 na 50, czy stawiasz na Ferrariego jednak? 50 na 50 ze wskazaniem na Ferrariego. Aha. Myślisz, że Ferrari nie podejmie walki w stójce z Łaszczykiem, mimo tego, że on jest słynny z tych wiatraków takich? Po co miałby to robić? Przecież Łaszczyk w parterze będzie bezbronny jak żółw na plecach. No to po co? No, ja kiedyś tak do tego też podchodziłem, że tu na pięści, jak byłem wkurwiony po walce z Trypałą, że on mnie tak obalił, nie podjął walki na pięści. Kurwa, no ale MMA jest realną walką, no przecież tam można obalać, no to po jaką cholerę ma się z nim wymieniać, jak go obali, to trzeba szukać swoich atutów, no. Mhm. Wiesz co, ja się zastanawiałem nad tym, czy Kamil nie za późno zaczął to MMA trenować, bo dzisiejsza walka pokaże, bo on podobno w grudniu dopiero zaczął, więc to są stosunkowo krótko, nie? Trenować w październiku to i tak jest za krótki czas, żeby się nauczyć reakcji zapaśniczych, to jest zupełnie inny sport, jeszcze raz wam powtarzam i no mam nadzieję, że Ferrari to wykorzysta. Dobra, ciebie na tej gali jeszcze interesuje ze względów osobistych pewnie też walka Boxdela z Jóźwiakiem, z prezesem Fenu. Z jednym przegrałeś walkę, pewnie myślisz o rewanżu, a z drugim masz jakieś tam takie sprzeczki internetowe. Niesnaski. No, pięknie tak, powiedziane, tak. Niesnaski. Słuchaj, generalnie ja do dzisiaj tego nie do końca rozumiem, to co się wydarzyło w tej walce. Po prostu Paweł Jóźwiak mnie znokautował ciosem. Już rozmawialiśmy o tym, no ciosem. To przypadek. Tak naprawdę był nie wiadomo, czy to podbródkowy, czy to się... No cholera wie, co to było. Ja wcale... powiem więcej. Ja uważam, że Pawła czeka ciężka przeprawa, bo no, nie może mu się drugi raz przytrafić no pewnego rodzaju szczęście, żeby tak czysto trafić. No to się naprawdę zdarza rzadko, ale ja oczywiście oddaję pełen szacunek zwycięzcy walki Najman Józef. Ja Pawłowi jeszcze raz serdecznie gratuluję. Natomiast uważam, że to się w żaden sposób nie przełoży na tą walkę. Uważam, że to może być nawet wyrównana walka. Natomiast
No, chciałbym, żeby wygrał Paweł Jóźwiak i gorąco mu kibicuję. No. Natomiast nie wierzę, żeby po raz kolejny się udało tak czysto kogoś trafić. Mhm, bo ta walka chyba w ogóle będzie w klatce rzymskiej, tak? Tak, jeszcze małej przestrzeni. Tak, nie mało przestrzeni. I tutaj też różnica wagi jest chyba duża, tak? Na korzyść Boxdela. Jest taka bardzo duża. To jest taki baby fat, czyli to jest taki tłuszczyk dziecięcy, takiego grybaska, który tam... Ale za dużo, to nie ma żadnego znaczenia, tak jak kilogramy. Aha, o co ty masz w ogóle? To nie jest to, co kaptury łaszczyka, zwierzaka, ja. To nie jest to samo. O co ty masz w ogóle spinę z tym Boxdelem? No bo to jest pierdolony kłamca, no to jest kłamca i fantasta. No. Doli czasem takie rzeczy, gdzieś opowiadał, że gdzieś mnie widział w galerii, że ja gdzieś jadłem, zostawiłem 80% sałatki, że 20% zjadłem. Po pierwsze, dla konia z rzędem temu, kto widział, że ja jadł sałatkę kiedykolwiek. To od tego zacznijmy. A po drugie, no jak można w ogóle z dupy sobie brać takie wymysły. No. I tych rzeczy było bardzo wiele. No. Jest to samo, co z tym palcem, że tam grzmiał na tej konferencji, że uderzył pięścią Jóźwiaka, bo ten wsadził mu palec w oko. Później zobaczył. No nie zgadza się, bo dobrze widać, że nie wsadził tego palca. No to pomyliłem się, nie wsadził palca. No i to jest taki kłamca. No i dlatego go nie trawię, a nie trawię go dlatego, bo kłamał na mój temat. No. I dlatego, to jest bardzo proste. A to by się nie marzy walka z Boxdelem, czy już jesteś skreślony w Sejmie? A ja to czy ja jestem tam skreślony, czy nie, człowieku. Ja walczę w Hajlingu na pięknej gali, to chyba trzeba to odwrócić, bo czy czasem ja nie skreśliłem fejmu? Ty rozmawiasz z ojcem wszystkich fajtów, kurde. To nie są przelewki. Nie, już nie ma przelewek. Dobra, przepraszam, ojcze chrzestny. To przechodzimy do tego, do High League'u teraz, jak te przygotowania, bo waga idzie w dół. Ale co do bombla jeszcze tylko ci powiem, że tak, ja w ogóle nie unikam takiej konfrontacji, tylko ja wiem, że do takiej walki nie dojdzie, bo Bombel się najzwyczajniej w świecie obsra, no i nie będzie takiej walki, no i tyle. A co do Hajliga, szykuje się bardzo sumiennie. Naprawdę szykuje się bardzo sumiennie. Waga chyba to pokazuje. No tak. Dobra, i co dalej celujesz to 105 kilo, bo się zastanawiam, jak robisz wagę, nie jedząc sałatek. Te wyjścia w góry pomagają? Tak, no tak. No, na Kasprowy, kurde lebele, szedłem... 2 godziny 50 minut, no. To zimowe warunki, to jest naprawdę, to jest ciężka przeprawa. Idę jeszcze raz, bo ja tam jeszcze w góry wracam. Więc zawsze w górach najlepiej się gubi wagę. Mi w ogóle te góry, te Tatry, to jak w Tatrach trenować, to mi Andrzej Gołota pokazał, bo ja to tam gdzieś pamiętam tą Baranią Górę, jak jeszcze jechałem, jeździłem z kadrą juniorów na kadrę, między innymi tam właśnie ten cały Proxa, też tam na tych obozach przebywał. Damian chyba, Jonak. Tylko, że oni byli młodsi, ode mnie 4 lata. Wiesz co, ja nie wiem, czy o kadrach to teraz warto opowiadać, bo tu znowu jakieś historie wypłynęły też na tej konferencji. Są ryzykowne historie te kadrowe. W każdym bądź razie... Lepiej tego nie dotykać. Na kadrze wchodziło się na Baranią Górę i to się tak, że tam do pewnej części się podbiegało, później się szło i ja myślałem, że to tak się trenuje w górach. Później na górę parkową w Krynicy też wbiegałem, wchodziłem. No i wydawało mi się, że to jest ten trening górski. Ale tak naprawdę trening w górach to mi dopiero pokazał Andrzej Gołota, gdy mnie zabrał ze sobą na Giewont. I to jeszcze tą najtrudniejszą trasą, tą czarną z tej... O jest. Ja wróciłem z tego Giewontu, dostałem gorączki, telepało mnie w łóżku. Na pierwszą trasę. Andrew zabrał mnie na Giewont czarnym szlakiem. Kurde, ale on ma też pomysły. No, no. No dobra, Marcin, jakieś potem treningi, włączasz potem treningi bokserskie, MMA, czy zostajesz przy tych treningach wydolnościowych, bo na Murańskiego to wystarczy? Zaraz to dokończę, tylko wiesz, to jest rzecz najfajniejsza, że Andrew nigdy nawet butelki wody ze sobą nie brał w góry, rozumiesz? Nie brał, bo on uważał, że to się nie opłaca. Trzeba szybko wejść, szybko zejść, kurwa, i ten. No, on był jak samochód, naprawdę. Samochód wyścigowy w tych górach. A dobra, ale wracając do walki mojej ze starym Murańskim. Słuchajcie. Wbrew temu, co może się wam wydawać, ja naprawdę cieszę do tego
walki trenuję. Trenuję ciężko i zrobię wszystko, żeby uzyskać jak najniższą wagę, żeby mi jak najbardziej ta moja dynamika wróciła i wjeżdżam w niego jak dzik w żołędzie. To jest bardzo osobista walka i nie miejcie wątpliwości, że dam z siebie wszystko. Wszystko, co jeszcze zostało, rzucę na szale. Czuję pewnego rodzaju odpowiedzialność, bo tak wiele osób mi kibicuje. Jeszcze nigdy w życiu mi tyle osób nie kibicowało. To spotykam się na każdym kroku z tym. Wczoraj byłem w takim programie Aleja Gwiazd, czy jakoś tak. No. I był tam live na żywo przez półtorej godziny. Przez półtorej godziny ani jeden telefon nie był jakby źle nastawiony do mnie. Ja w ogóle byłem bardzo tym zdziwiony. Wszyscy, którzy dzwonili życzyć mi powodzenia. No i bardzo często taka opinia, nigdy ci nie kibicowałem, nie lubiłem, ale w tej walce trzymam mocno kciuki. Więc jakby czuję odpowiedzialność, bo no tyle gnoju, co narobiły te strony murańskie wokół, to jest naprawdę coś nieprawdopodobnego. Nagadać tyle głupot, skłócić tyle ludzi, naobrażać tyle ludzi. Te historie rodzinne z tym jego rodzonym bratem, to wszystko pokazuje, że mamy do czynienia z takimi skłami, że ludzie po prostu już ich nie trawią. I mam nadzieję, że uda mi się w tym spotku go znokautować, wpakować w ten spodek i wybić prosto na księżyc. No dobrze, to ojciec chrzestny polskich freakfightów mówił i tą groźbą kończymy. Dzięki, Marcin.